Witam serdecznie. Kolejna odsłona zabójczego duetu w akcji, czyli The Division 2 w wykonaniu moim i Orgina. I jedziemy z tym wszystkim. Tam ktoś zwrócił uwagę, że ma inny nick tutaj. No, słuchajcie, w jednej grze, znaczy w jednej platformie ma się taki, na drugiej inny. Tutaj to już jest sprawa indywidualna każdego gracza, ale to tak tylko przypominam. Ja mówię Orgin, bo pod takim żeśmy się poznali i dlatego tak w ten sposób się porozmawiamy i się rozumiemy. No dobrze, słuchajcie, odblokowaliśmy w poprzednim odcinku twierdzę i musimy teraz zrobić sobie dwie misje główne, które są tu ukazane po to, żeby móc wejść na tą twierdzę Kapitol. Idziemy najpierw zrobić działalność poboczną, myśmy tu sobie wcześniej ustalili, co będziemy robić. Zapraszamy do oglądania. Dobra, to jedziemy. Pójdziemy teraz, w pobliżu jest rozbity Air Force One. Jest tam założony punkt kontrolny przez Czarne Kły, wcześniej przez inne jakąś frakcje, ale Czarne Kły teraz przejęły całe miasto, więc idziemy to odbić. Chyba tego nie nagrywałem, także będziecie mogli zobaczyć, jak fajnie został pokazany rozbity samolot prezydencki. Kurde, punkt kontrolny, który nam odbiją po jakimś czasie. Nie, to jest to, że tutaj już możemy robić, tylko że jak jeden punkt kontrolny zostawimy na dłużej bez nadzoru i dookoła są jeszcze inne rzeczy nieporobione, znaczy wiesz, jakaś działalność jest, to oni po jakimś czasie przechodzą i odbijają, to na tej zasadzie to wygląda. Jak zrobimy jeden punkt kontrolny i drugi obok niego i tam jakąś działalność, no te znaki zapytania to są... Człowiek wychodzi z bazy i już musi, kurde, wejść do akcji. Bo inaczej zaczyna być źle, no to... Kurde, snajper, ale mu uciekłem. My to nazywamy Gwiezdnymi Wojnami tutaj między sobą, bo to takie chodzące robociki, jak no, w Gwiezdnych Wojnach były oczywiście stosunkowo większe, ale... Tak, żeby po prostu było wiadome, albo Robocop, albo Warstar się pojawił. Wiemy, o co chodzi. No, Star Wars się przyjęły, fajnie to brzmi. No, fajnie to brzmi. To są wiadomo, takie, o co chodzi. Taka mniejsza kopia tego, co było w filmie, co nie? Tam były takie podężniejsze, większe. No i następny jakiś tutaj dziad jest. Gatling. O, tam. Oj, spokojnie, jego trzeba z zaskoczenia wziąć. Jezu, jakie on jest wytrzymały. I żeby z tego złoty wypadł, a to różowe. Ale biorę, żeby sprzedać, bo kasa jest potrzebna, tak jak mówię. Potem coraz więcej będzie trzeba... No i następny, kurde, tu jakiś stoi. Na samym podejściu już tyle walki stoczymy, że żeby nam tylko amunicji zostało. Zdziwiony lekko. Tam za autobusem jest. A, za nami leży. A jeszcze! O kurde. Tu jest ekipa. Dobra, tu już idziemy w tamtym kierunku. To jest swój, co ty chłopie? Aha, bo ty patrolujesz, dobra. No to tutaj walcz dalej, a my idziemy... O! Widzicie, jak ten Boeing wygląda? Tutaj rozrzucony. I tu patrolują, dobra.
Musimy podejść sobie trochę bliżej. Powiem szczerze, że z tej strony... Aha, tam musimy podejść. Z prawej strony czterech. Dobra, ale chodź tu. Musimy tutaj wyżej, bo tam jest ta główna cała siła i tutaj trzeba tutaj podejść bliżej. O. Oni tu będą dobiegać, tam sobie tutaj damy z nimi radę. Teraz tak. Dobrze by było gdzieś tutaj, ja podbiegnę, spróbuję podbiec. Nic nie strzelaj. Kurde, jak to jest, że nie można tutaj się nigdzie schować nawet. Spróbuję rzucić dobry rzut, trzeba zrobić... O. Dobra, rzut jest dobry. Gdzie ja się tu miałem schować, kurde? Gdybyś tutaj było gdzie indziej. Wiesz mnie tu. O kurde, z tyłu. Kurde. Wezwałeś posiłki? Tak. Bo ja próbuję, a nie mogę. No ten złoty tam w środku, kurde. No wiem. Wstydzi się wyjść. Dobrze, że wykonano projekt. Co mi z tego? Odbierz w teatrze. Trzeba złotego pogonić trochę. Chyba się zablokował. My ostatnio mieliśmy takich samych poblokowanych. Wyszedł? No, za nami. Nie mogę, nigdzie go tu nie ma. Tu się świeciło. On kurde zniknął nagle, ten koleś. No, właśnie mówię, był. Ale patent. Aj. Jest? Nie, mi tutaj ze strzelbą wybiegł. Tu lecą ten. Brak amunicji, ale patent. Nie, to samo. Nie, zaraz będzie tam, bo tam w środku jest, tylko muszę zmienić na inną broń. No taka tego i mała jatka, tak prawdę mówiąc, i tu mi wyskoczyło, że brak amunicji. Lekko się zdziwiłem, powiem szczerze. Dobra, co my tu możemy dostać fajnego? No w końcu dostałem pistolet bardzo dobry, na złoty, no to poprawi się jakość. Reszta niestety trochę kiepska, ale no z tego pistoletu jestem przynajmniej zadowolony. I ostatnio jak tu byłem, to gdzieś tu z tyłu jeszcze karabin leżał. Albo tu, albo piętro niżej.
piętro niżej. Dociekliwie pobiegłem tam zobaczyć, co się dzieje i tam znalazłem piętro niżej karabin. Zobaczymy, czy ten patent się da powtórzyć. Jest, jest. No widzisz. Amunicja specjalna. Dobra, wymienię sobie ten pistolecik. No teraz to ja mam porządny. Od razu mi na 340 wskoczyło. Jest nieźle. To co, to idziemy? Chociaż nie, jeszcze nie możemy iść. Bo powiem szczerze, że brakuje, musimy pójść tak. Aha, przez kryjówkę. Mam odblokowane. No i to zostawmy. Zobaczymy, jak będziemy musieli jeszcze raz to zdobywać, to będzie kiepsko. To chodźmy do kryjówki i z kryjówki przeskoczymy na misję główną. Bo nam się zrobią w kryjówce ten, uzupełni nam się ten pancerze. Nie będziemy szukać tutaj tego wszystkiego. I pójdziemy na... Tylko którą wybieramy? Kwatera główna, czy najpierw Space? Jedna i druga jest, to jest NASA, jakaś tutaj ten. Obojętnie, tylko zobaczmy, którędy mamy wychodzić, żebyśmy poszli odpowiednio. Space Administration HQ, to kwatera główna administracji kosmicznej. Myślę, że jest bliżej, to tutaj sobie pójdziemy. Nie, pokazuje nam, że tutaj mamy iść tędy. Tylko dobiegnijmy do tego wszystkiego bez jakichś dodatkowych bijatyk. No już jest gruby, kurde. Teraz to już chodzą z tymi Gatlingami non-stop. A ja mam ten, ja mam amunicję specjalną. O, złoty z niego wypadł. I o, tak, tak, a tak powinno, no to nie. Powinno już, jesteśmy na takim poziomie, że już fiolety powinny przestać. O, 353, czyli na pewno wyżej niż mam, bo to rękawiczki. 353, a ja miałem 348. O, już poszło do góry. Jeżeli chcesz te 348, to ci dam, nie ma problemu. Rękawiczki? Tak, 348 mam do rozdania. Ja mam 49. No to masz, o, lepsze. A ja tam, co miałem, to miałem gorsze i zamieniłem, już są lepsze. Trzeba na bieżąco zamieniać, żeby ten kolejny, tak jak mówię, to wcześniej rozmawialiśmy, żeby ten kolejny lód był po prostu na wyższym poziomie. No co, i znowu nie dojdziemy, kurde, nie ma takiej możliwości. Jeszcze któryś tam jest. Tam biegnie jakiś. Jeszcze tutaj powinien być. Kurde. Ty, wszedł za mną tutaj do środka. Patent taki jak 150. No, gdybyś ty widział, jak on cię przez ścianę namierzał. Tak, tylko zaalarmował już tamtych wszystkich w środku, bo my tam mamy wejść. Tam się zaczyna jazda. A już są zaalarmowani, że my tu jesteśmy. No, tam jest złoty z Gatlingiem. Już start. To trzeba inaczej. I jak będziemy wchodzić, ja zobaczę, ile masz strzałek. Jedną! O to nie, to ja muszę, to ja nie strzelę. Trzeba po prostu będzie przy tych stałych fragmentach wykorzystywać ten, nasze umiejętności. No, już tam są. Trzeba, bo on idzie na blisko.
Nie, nie, no to ja tego nie chcę strzelać. Wróć z powrotem. Nie, nie to. Co jest? Mi się włącza. Nie to, co potrzeba. Co mnie tak pobiło? Ale kurde, dostałem bańki od kogoś. Ten tornister, jak się strzela, to on do takie zamieszanie z nim jest. Trzeba po prostu wybierać w ten tornister, wiesz? Ja mu tam dwa strzały dałem i wtedy zaczął się rozbrajać szybciej. Czyli coś tam jest takiego, że tornistrem go... Gatling następny, ale stacjonarny. Ja tu stąd mogę go zdjąć z auta. Dobra. Nie wiem, to nie. Uciekł. Dobra, ten zdjęty. No tu już trochę trzeba taktyki, to już nie tak na pałę, żeby biec do przodu, to trzeba już spokojnie. O, następni wyskoczyli. Leczący jest, leczy ich tam, trzeba go zdjąć. Tego drona, żeby on nie leczył, bo on puszcza tego drona, żeby leczył. Chyba wszystkich. Żymy takiego Gatlinga, ale chyba ma być czwarta specjalizacja. Podejrzewam, że nie będzie to jednak Gatling, bo skąd tyle amunicji nagle? Co, krótka seria, 20 sztuk i potem szukaj? To bez sensu. Uwaga, uwaga, są. Pojawiło mi się. Biegną już do nas. Góry. Skoczył.
Tak próbuję znaleźć tego gościa, co te drony wypuszcza. O, jest. Dobra, panu. Drony. Jeszcze coś jest niby. A tam, zaraz. I chyba wszystko. No ładnie to poszło. Zobaczmy, co jest dookoła. Jakiś cudów nie będzie, ale szukam tej amunicji zapalającej, bo ona robi dobrą robotę na początku. No, ta amunicja jest świetna. Nie ma. Dobra, idziemy tamtędy. Jak droga prowadzi tutaj? Uzupełnione mam. Jest na dole zapalająca. O, to idziemy po nią. Właśnie tego grubasa, jak się namierzy, to kilka strzałów w niego z takiego czegoś i on zaczyna tam podskakiwać jak breakdance i jest to szansa wtedy, żeby można było go tam dobić. O, gdzie to było? Jak to było? Tutaj tym boczkiem, tak. Sniper znowu, kurde, z tego. Kurde, dron znowu. Chyba wszyscy. Przynajmniej tak wygląda. Kurde, ten Star Wars, to w niego trzeba też, kurde, trochę nawalić. No, a druga sprawa, że on tak się sprytnie chowa, przeskakuje przez murki, kurka wodna, jest taki ciężki do co to za lina? Jest taki ciężki do tego, żeby go załatwić. Nie jest łatwo.
Co, mamy na dół tu iść? Nie, do góry pokazuję. Tam. Ja tylko chciałem sprawdzić jakieś skrzynie, czy coś takiego. No, czy nie ma jakiegoś lutu, może coś fajnego, coś gdzieś... Tak, przed chwilą tą skrzyneczkę, co znalazłeś, no to ja złotego coś wytargałem z tego. Dotrzyj na dach. Ale jednak jest to, że nie teraz jak robimy te misje i robimy te twierdze, to nie jest w tych samych lokacjach, ale troszeczkę jest inaczej. Po prostu inni wrogowie, inne fale, w innych miejscach. Momencik, momencik, ja jeszcze muszę popatrzeć. O, widzisz, jak mu w ten dałem. Leczący znowu jest. Trzeba go załatwić, żeby nie leczył tych. Następna ekipa. Złoty musi być, bo złotego wypuścili. To jest ten z dronami. Z dronami. Z dronami, za nami. Napadł. Dobrze. I nadal osadzi. Jest. Złoty. I ładnie. Fajnie to brzmi. Złoty. To wiadomo, o co chodzi. No, skrótowa nazwa, że to jest ten najsilniejszy boss z nich wszystkich. No, jeszcze są ci imienni, to oni są ponoć jeszcze mocniejsi. Nie ponoć, tylko na pewno. Imienny zawsze na końcu startuje, także... Chociaż niech do końca. Tam żeśmy mieli po drodze dwóch imiennych ostatnio. Tam na tej wyspie. Ale nie było młodziarza. Ja tych młodziarzy nie cierpię. Już nawet ten z tym karabinem, to mnie tam... A skrzynia dobra. O! Jak ja pominąłem. A tu schowane. Kiepska, ale biorę, bo na sprzedaż. Kasa. Uuu, to jest ta misja, co my musimy biegać. Ja pierdzielę. I będą helikoptery lądować. A, z tymi kopułami. Broń kopuł. Antena BC, czyli mamy co nie dopuścić, żeby to... Broń. Czyli mamy ten już nie uruchamiać, tylko latać, gdzie oni będą lądować. Tu lądują. Jest Gatling, lądował.
Następny helikopter z drugiej strony. Złoty za tobą. A, zbieg na dół. Musiałem włączyć tą, jak ona się nazywa? Załatwione. Tą specjalną amunicją. Się złamał jak scyzorek. Tutaj z tej strony. Dobra, lecę. Lądują, tak? O, lądowali, kurde, znowu następna ekipa. Nad nami. Tutaj. Dobra, przy wysiadaniu już od razu trzeba ich załatwić. A złoty leży. Ostatni strzałem go zastrzeliłem. Gdzie ten jeszcze jeden jest? Nie, muszę skoczyć po amunicję, bo już dobra, nie mam z czego strzelać. Tam w rogu powinna być co poprzednia, nie wiem jak teraz. Tak, jest. Dobra, załatwiłem tą babę z tym. Chroni infrastrukturę. To nie było to, idziemy dalej, czyli dobrze. Ja tylko zbiorę, tutaj są fiolety jakieś. Okej, okay, okej. Okay. Tak, tak, bo trzeba zbierać, żeby potem mieć na mowie. Kasę będzie potrzebna. No, po misji pójdziemy po prostu wysprzedać to wszystko, to... Chyba, że się trafi jakiś taki naprawdę, co podniesie wysoko, no to nawet i ostatniej chwili tak potrzebę ubierałem. Powiem szczerze, że we dwójkę jest trochę jaki mniejsze taki tej fale po prostu, nie mamy tylu przeciwników. Chyba dostosowane to jest do ilu po prostu jest w grze. Także niekoniecznie trzeba całą czwórką iść. Czwórką to jest takie trochę... bardziej ryzykowny teraz sposób. Chociaż... Nie wiem, dla mnie było takie wrażenie, że ta wyspa była na poprzednim razem, jak żeśmy ją robili, to była na wyższym poziomie niż teraz. Było gorzej. Te zbiorniki, zniszczyć to wszystko, a tu tylko żeśmy falę przetrwali, znaleźli, załatwili, potem żeśmy szukali, gdzie to jeszcze byśmy ewentualnie
Co tego zrobili? Tu tędy, tak, ja idę. Gdzieś bokiem się wychodzi, o tu. Te postacie w tych... No tu mamy to, co kiedyś, już teraz sobie przypominam. O. Mogę złotą zdjąć na strzała? Dobra, tu załatwię, załatwię. Ale ona nie, ona chodzi. Chwila. No czekaj, nim zajmiesz, to ja akurat rzucę na nich piękny granacik. Poszedł. Kurde, ona szybko biega. Za dużo ich jest, coś trzeba byłoby w odpowiednim miejscu. Dobra, ja go załatwię. A, ślepiło mi. Bo to są te lecące do nas. Trzeba gdzieś rzucić tego. Kurde, ten napierdziela we mnie tymi bombami, stan z tyłu jest. Tam skoczył za tobą. Dobra, wysadziłem tego, kurde, Robocopa. Aż dwie apteczki straciłem, mam tylko dwie. Ja sobie drona wyłączę później. Dobra, zaraz. Już właśnie. Dobrze mówi, że ja tutaj, kurde, wiesz, bo amunicję specjalną zabiłem. Zbierajmy wszystko, co jest i dopiero pójdziemy dalej. W tym czasie nam się elegancko to, co mamy, wszystko naładuje. Apteczek szukam, ale nic nie wypada z nich, jakieś tylko wypadają rzeczy, które nie są apteczkami, a ja apteczki potrzebuję.
Więc dobra, będziemy dalej walczyć. No nie łży. Przestań. Nie łży, ja teraz przejść nie mogę. Jak nie możesz? A nie, bo mnie kurde w drzwiach jakby zlagowało i nie mogłem wejść. Dobra. Ale się otworzyłem. Wiem, weź tutaj ten, amunicję. Tam masz, z tyłu. I przestaw. No tak, jak oni tu są i my mamy łącznie z nimi przestawić to wszystko. Raz, dwa, trzy. To, tak, najpierw tych na daleko. Ja rzuciłem. O, ale trzech poszło. No. Ja rzuciłem w nieodpowiednim miejscu, kurde, to. Jezu, jak to długo trwa. Dobra, jeden przestawiony. Pilnuj mnie, ja tu będę przestawiał, a ty? Dobra, druga. No tobą. Zblokowała mnie. Stoję w miejscu. No, zaraz mnie chyba z gry wyrzuci. Tak jest, wyrzuciło mnie z gry. Ja zaraz dołączę. Walczysz? Tak jest. To walcz, ja już zaraz doskoczę, tylko niech mnie tam rzuci. Nie wiem, co się dzieje. Pokazuje mi. Dobra, już jest Division chyba. No to się Państwo zapoznają z tym, jak startuje się w grze. Czas by było kończyć tą rozgrywkę. 43 minuty już rozgrywamy, ale to chyba już jest gdzieś przy końcu jesteśmy. Także powinniśmy spokojnie tą misję zrobimy i to będzie zakończenie odcinka. A potem chyba sobie będziemy musieli trochę podropić, bo powiem szczerze, że... No aha, ty do pracy zaraz będziesz się też szykował, także to jest taka kolej rzeczy. To jeszcze ten odcineczek sobie skończymy, a potem my sobie ustalimy, co robimy i co jak. Taka jest prawda. No, załadowało. Kontynuuj. Dorzuci mnie automatycznie do ciebie po zalogowaniu, czy muszę się od nowa do ciebie dopisać? Nie, jesteś u mnie w grupie. Aha, dobra, to dorzuci mnie po prostu z automatu. Już jestem. Zlikwiduj czarne kły. Brak odradzania, czyli to już jest chyba ostatnia ten. Dobra, lecę do ciebie, bo tutaj od tyłu będą nas atakować. O kurde, o nie, ale uciekaj, uciekaj. Ale wyszedłem. Ale się zaplątałem, kurde, no w jednym miejscu, no co to jest jakiś. Nie, kurde, nie wyjdę stąd. Z
zaplątałem się. Kurde, nie mogę zejść, no. To jakieś jest popieprzone. Powiem brzydko. No nie, zaplątałem się, bo chcę wyskoczyć, a tu gdzieś jakiś wystający rożek i ja jestem zaplątany. No, bez strefy odradzania. Dobra, lecę do ciebie, bo muszę cię podnieść. Tylko gdzie ty jesteś? Żebym cię teraz znalazł tylko. Broń muszę zmienić na odpowiednią. Dobra, dobra, siedź tam. Ej, patrz jak oni podbiegają, nie? Brak amunicji. W takim momencie. Znalazłeś tam gdzieś amunicję? Nic nie ma. Ty, tu jest jeszcze trzeci, kurde. Ilu jest? Kurka wodna. Dobra, jeden leży. Ja ledwo co, nie? Kurde, zapominam jeszcze załadować. Zaraz padnę. Teraz tych czerwonych na mnie poprzychodziło, ile tylko dało. Dobra. Trochę się od nich odgoniłem. Gatling leży. Kurde, z pistoletu go zabiłem. Znaczy, ja tutaj teraz z niego ładowałem już końcówkę, także szło. Misja skończona, dobra. Ale żeśmy tutaj też... Dzisiaj tak jakoś tak... No, chyba ciężej idzie troszeczkę, ja tutaj zabójczy ten tercet, duet. Tak?
Trochę nam dzisiaj szło słabiej niż wczoraj, powiem szczerze. Taka jest prawda, nie ma co ukrywać. No, ale jak to mówią, pierwsze śliwki, robaczywki zobaczymy później. Tu, ale tu było aż trzech imiennych, tak? Czy dwóch? Bo ja już, mi się wydaje, że trzech. Właśnie, bo się już w końcu pogubiłem. Jeden, drugi, trzeci. Tutaj na końcu już mnie tutaj w rogu okrążyło niebieskich chyba dwóch i dwóch czerwonych, wiesz, i z doskoku już na... Miałem, jakby, jak to będziesz oglądał sobie to na kanale, jak wrzucę na kanał ten filmik, zobaczysz, jedna taka końcówka kreseczki, no tylko jeden strzał i mi nie ma. A ja się jeszcze tak uzdrowiłem i pozałatwiałem ich. No to było dosyć dobre. Dobra, chyba wszystko, co tutaj było do zrobienia. Więcej nic nie ma co z tego. Idziemy, wychodzimy ze strefy. Jak załatwiłem, to przybiegłem i z daleka strzelałem do ciebie. Znaczy do ciebie, do tego z Gatlingiem, żeby ci wspomóc. I znowu te drzwi mi zablokowały, nie? Już idę. Ale mnie w ogóle cofnęło do tyłu. Czekaj, czekaj, czekaj. Przeszłeś? No, dopiero, no teraz. A teraz ja nie mogę, zaczekaj, czekaj. Nie, dobra, mogę. Bo otwierałem ci, ja wpadłem tam do środka. No są jakieś, po tej aktualizacji, bardzo dużo ludzi mówi, że po aktualizacji jest więcej bugów niż było przed i że gorzej się gra. Chodzi też i o FPS-y. Dobra, ja myślę jedną rzeczą. My tu sobie popatrzmy i tutaj zakończymy. Dziękujemy Państwu za wspólny spędzony czas. Nie będziemy już czegoś zaczynać od nowa z uwagi na to, że minęło 50 minut. Zakończyliśmy dwie takie akcje. Teraz musimy się przebrać, przeorganizować do następnej rozgrywki, więc takich rzeczy nie ma co patrzeć. To nie jest nic ciekawego. Taka technika gry. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne nasze odcinki.